Oficjalnym patronem mojego kanału jest producent kolorowych skarpet Taka Para. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest 16 kwiecień. Ostatni film był o tym, jak demontowałem podłogę. Dzisiaj będzie nic ciekawego. No dzisiaj tylko poodkurzam to, co jest w środku. Cały brud. Później już w dniu jutrzejszym, bo dzisiaj jest godzina 19. Jutro zamierzam kontynuować remont podłogi. Już mam włókno szklane. Zacznę zaklejać te dziury, także to wszystko Wam pokażę jutro. A dzisiaj tylko szybkie ujęcia, jak odkurzę w środku wszystkiego. Podkurzane. Tak to wygląda. Nie jest tak tragicznie. Jedną dziurę znalazłem. To, co pokazywałem na poprzednim odcinku. Także jutro ją zakleję. Tutaj jest całkiem. Tak jak widać. Także nie jest tak źle. Jeszcze tutaj zeskrobię tą całą starą piankę. Szczotką drucianą. Jutro powtórzę odkurzanie, bo już dzisiaj prosto z trasy. Tylko tyle, co zjadłem. Jestem trochę zmęczony, nie bardzo mi się nawet chce. Ale najważniejsze zrobione. Poodkurzane. Jeszcze zerwę tu ten sufit. To jest niepotrzebne, to pójdzie do śmieci. Jeszcze są gniazda. To wszystko też poobrywam. Tych górnych półek, tak jak mówiłem, nie będę odczepiał. One się trzymają dobrze. Chociaż jeszcze to rozważę, jak to będzie wyglądało później. Także na tą chwilę kończę. Witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj zamierzam pozaklejać te otwory. Już mam poczyszczone. Tutaj jest jedna dziurka. Tutaj są dwie. To były, jedna była spustowa do wody, jedna jest zasilanie gaz. Postanowiłem zakleić te dwie. Zrobię nowe otwory, bo nie wiem jeszcze, gdzie będzie szła woda. I tutaj było zasilanie lodówki puszczone przy otworze na oświetlenie. Także to też zakleję, bo tego nie będzie. Także to dzisiaj spróbuję pozaklejać. Już mam poczyszczone. Jeszcze tylko jak to się nazywa? Odtłuszczę nitro. No i pozaklejam. Także oglądajcie dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze dzisiaj przyszły do mnie paczki. Także pokażę Wam, co kupiłem. Kupiłem coś takiego. Tkanina szklana. Coś. No, dość mocne to powinno być. Ale nie wiem, czy to zużyję. Użyję. Druga to jest mata szklana. Chyba z to użyję. To będzie
Widzę, że z tego była robiona cała przyczepa, także to będzie najlepsze. To kupiłem sobie rękawice do mycia samochodu. Tutaj mamy jeszcze żywica poliestrowa. Tutaj jest chyba no, coś około litra będzie. Do tego utwardzacz. I jeszcze kupiłem szpachlówkę z włóknem szklanym. Z włóknem szklanym. Tu mam jeszcze szpachelki różnego rodzaju. I jeszcze miałem nie robić, ale postanowiłem, że zamontuję trzecie światło stop. To będzie na tyle przyczepki. Kupiłem coś takiego, światło LEDowe. Nie wiem, czy świeci, nie sprawdzałem. Dzisiaj to przyszło niedawno, wyrzuciłem z paczkomatu. Także biorę się za klejenie. Rozrabianie tej waty, maty szklanej. Nigdy tego nie robiłem. To będzie mój debiut. Postanowiłem dołożyć jeszcze kilka listewek. Także listewki podocinam. Mam coś takiego. To gdzieś jakieś stare ogrodzenie, nie ogrodzeniowe, tylko z dachu. Już zaimpregnowane. To powklejam na klej mamut, który kupiłem już wcześniej. No i mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda tą podłogę skończyć. Do otłuszczania kupiłem nitro. I tak oczyściłem to szczotką drucianą. Nitrem wymyję to, co jest grubsza. Ja nie wiem, czy to jest potrzebne do tego mamutka, ale zawsze lepiej przyczepić się do czystego niż do brudnego. Nie wiem, do czego ta listewka jest, czy ona tu jest potrzebna w ogóle, bo pod spodem nic nie ma. Ale skoro jest, to nie zostanie. Rozpuszczę przyczepkę i wypadnie na podłogę na ziemię. Teraz ta trzecia dziura, ta jest najgorsza. Tutaj może zastosuję tą grubą matę. Ona wydaje się być mocniejsza. Dzisiaj zrobię tylko od tej strony, a jutro spróbuję może od zewnątrz, jeszcze od spodu wkleić kawałek. Tutaj dotknę dziurę, dzisiaj zrobię na płasko, a jutro dotknę taki kawałek, żeby był mniej więcej wielkości tego otworu i wkleję go od środka. Od środka, od spodu. Spróbuję to wzmocnić jak się tylko da. Zaczynam przymiarkę. W pierwszym momencie, czy w pierwszej fazie docinam tą matę szklaną. Nawet jakaś przymiarka, damy mniej więcej razem z takim zapasem. Tutaj zrobię gdzieś dotąd, o najwyżej, później odetnę w trakcie. Takich trochę to... Rzadko tych włókien jest. Myślałem, że to jest troszkę gęściej tych włókien, tego wszystkiego. Ale z tej strony. O, że tu już mam docięte. Pyk, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. O, trochę przesadziłem. Chociaż może. Zostawić. Tutaj nie wiadomo, jak to jest daleko pęknięte, skoro jest ta dziura wyrwana. Może troszkę tylko zrobić coś takiego.
namoczę w tym, w tej żywicy i później przyłożę, po prostu smaruję jeszcze. Tak zrobimy. Ciach. Żrące czy nie? Czy mi rozpuści ten pojemnik? Zaraz się okaże. No i to na razie zamykamy. Teraz tak. Utwardzacz. Ile tego dać? Nie mam pojęcia. Zrobię coś. Nie ma nic. Tyle. Powinno wystarczyć, bo to niby jest 2 do 100, 2, 3 do 100. Także powinno wystarczyć. Wymieszamy. Dobra, tutaj smakuje. Troszkę gryzie. Mata i zrobię to w ten sposób. Zrobię to tak, że namoczę tą matę w tej żywicy. Zostawiam to do wyschnięcia. Te kawałeczki pozabieram, bo to myślę, że się przyda. Ops, kurczę, co się klei. Dobra, przenoszę się w inne miejsce. Oj, wystarczy coś takiego. Z dwóch stron dobrze napiję. Już nie widzę, gdzie jest ta dziura. Także powinno być super. Nie wiem właśnie jak z tym utwardzaczem, ile tego się daje, ale chyba wydaje mi się, że jeżeli dam go mniej, to będzie dłużej schło. Jeżeli dam go więcej, to szybciej zaschnie. Ja już dzisiaj jest godzina, nie wiem, około 19.
Także zakleję te dziury i dzisiaj zajmę się już inną robotą. To zostawię do schnięcia, może podocinam te listewki, które chcę dać jeszcze na podłogę, żeby ją wzmocnić. I tutaj, tutaj w sumie jest coś takiego. Jeszcze inny pomysł, nie wiem czy dobry, ale może, może dobry. Zobaczymy. Ciach. Tutaj dałem te skrawki z tej dużej dziury i dam jeszcze na wierzch taki duży kawał. Może jeszcze zrobię takie coś. O. To będzie wtedy. O tak. Tak. Rozrobiłem sporo tej żywicy. Także teraz ładuję z dwóch stron. O tak. Aż za dużo. I ścieknie, ale to nic. O. I tutaj dam w ten sposób jeszcze taki duży kawał i już teraz będzie super. Dokleimy trochę, docisnę pędzelkiem. No, trochę dużo dałem tej żywicy, tak na bogato, ale zawsze to trochę więcej niż mogę. Lepiej dać trochę więcej, jak mówić za mało. Dobra. No i kolejne dziury. Nie sądziłem, że to tak szybko pójdzie. Przymierzałem się, że tu będę kleił, przymierzał, docinał. To w sumie nie ma znaczenia, bo to i tak będzie zasłonięte. No to jeszcze sprawdźmy, jak świeci trzecie światło stop. Znalazłem akumulator. Także zobaczymy, czy to świeci, czy ma sens w ogóle montować. Ostre. No i będzie super. Jeszcze mnie zastanawiało, czy, bo to jest LEDowe, czy jest różnica w podłączeniu plus minus. Zobaczymy. Nie ma znaczenia. No ale świeci konkret. Także światełko bardzo fajne. Witajcie po raz kolejny. To już jest trzeci dzień moich zmagań z podłogą. Myślałem, w jeden dzień podłoga będzie gotowa. No niestety. Wczoraj pozaklejałem te dziury żywicą. Dzisiaj jeszcze dokleiłem, bo jednak wczoraj trochę za mało tego zrobiłem. I dzisiaj, mimo tego, że jest niedziela, ciąłem na krajzedze, podocinałem listewki i powzmacniam podłogę. To gdzie producent nie dał, ja podokładam, już mam poczyszczone, opuszczone. Także tylko klej. A tu mi jeszcze coś naleciało z włosków, z maty. Powklejamy. Przykleję to na klej mamut. Coś takiego. Podobno bardzo dobry klej, nigdy nie używałem. Także zobaczymy, jak to będzie szło. Dzisiaj już było trochę cieplej w ciągu dnia, ale już teraz zimno. Trochę podziałałem dzisiaj, już mam, wczoraj przywiozłem podłogę, znaczy materiał na podłogę. Będzie ze sklejki liściastej. Jutro pojadę, podocinam. A dzisiaj wkleimy te listewki. Jutro będzie, jak dotknę płytę, sklejkę, ale gęsty. Jak dotknę sklejkę, to jutro powinienem skoczyć. Chociaż nie, jutro jeszcze polinorem pociągnę podłogę. Następnym razem, jak tu przyjadę, to podłoga będzie gotowa.
Żywica, fajna sprawa, nigdy tego nie robiłem. Pierwszy raz w życiu i bardzo mi się to spodobało, także nie wiedziałem, jak wykończyć te listwy, które idą wzdłuż przyczepy. Tam są, na każdym wkręcie cieknie. Chciałem to robić klejem do szyb, ale stwierdziłem, że dobrze nasączę matę i na grubo dam żywicy. Będzie lepiej jak klej. A na wszelki wypadek jeszcze na koniec wysmaruję klejem. Ach, gęsty strasznie. Ciężko idzie. Listewki. Nie wiem, co to za drewno, ale powinno być. O kurczę, ten klej już trzyma. Coś tak. No, tutaj tak. Niczym nie będę tego przyciskał, tak zostaje. Może własnym ciężarem ma się to przykleić. Tak będzie 6 nowych listewek. I myślę, że już będzie podłoga wzmocniona super. Nic tu się nie będzie działo. Przynajmniej mam nadzieję. I przednia część. Troszkę chyba muszę, nie po całości, a takimi plackami będę dawał klej, bo mi się kończy. Tu na brzegach trochę więcej. Się skończył. Kurczę, tutaj na końcu. Niedobrze. Niedobrze. Ups. Niby gęsty, ciężko idzie. Wykończył się w momencie. To nic. Stąd zabierzemy. Opa. I to będzie. Zaraz. To miało być tutaj. Tu będą szafki, no to ta pójdzie tutaj. Hopsa. Mam jeszcze jeden taki klej, bo kupiłem 2, ale nie będę go otwierał dla jednej listewki. Później mi zaschnie reszta, może jeszcze do czegoś mi się przyda. A teraz jutro trochę jeszcze porobię, może z godzinę.
wracamy do siebie, do domu. Szczepka znowu będzie stała za 2-3 tygodnie, albo nawet więcej niedotykana. To ten klej na pewno by zastygł. Także na tą chwilę zostaje tak, jak jest. Bo wychodził na boki, między innymi. Także zostaje. Tak. No i dobra, do jutra zaschnie. I to będzie na tyle. A właśnie, jeszcze tutaj wejść musiał to wkleić. Nie wiem, czy dociąć nowe, czy zostawić oryginalne, bo to coś, nie wiem, na co to było klejone, ale bardzo jest twarde. Jeszcze nie powyrywałem gwoździ. Ale w sumie to jest tak ściosane pod kątem. Nie, zostawię to. Nie jest zbite. Także tylko pewnie wkleję to na tego mamuta, na drugą tubkę. I to będę musiał jednak zrobić jutro. No, zobaczymy. Dobra, na dzisiaj to by było tyle.